Cześć! Opowiem Wam dzisiaj o fascynującej tajemnicy Jeziora Szkieletów, jak potocznie zwane jest niewielkie jezioro Rupkund, położone wysoko w górach w indyjskiej części Himalajów. Ten niewielki zbiornik wodny, choć leży w odległych i nieprzystępnych terenach przez większość roku pokrytych śniegiem i kilka dni drogi od najbliższych osad, kryje setki ludzkich szkieletów. Skąd szczątki tak wielu ludzi wzięły się w tak niesamowitym miejscu, to zagadka, która trapi naukowców od dziesiątek lat. A tym, co dodatkowo jest niezwykłe w historii badań szczątków z jeziora Rupkund, jest fakt, że jeszcze niedawno ich zagadka uchodziła za wyjaśnioną. Jednak wraz z rozwojem technologii i metodyki badań archeologicznych i antropologicznych, okazało się, że jesteśmy jednak znacznie dalej od rozwiązania zagadki Jeziora Szkieletów, niż powszechnie sądzono jeszcze kilka lat temu. Rupkund to jezioro polodowcowe położone na wysokości 5029 metrów nad poziomem morza w masywie Trisul, góry o wysokości 7120 metrów. Jest to w granicach stanu Uttarakhand w Indiach. Jezioro jest niewielkie, ale jego powierzchnia nie jest stała i zmienia się sezonowo, zależnie od warunków pogodowych. Rupkund zwykle ma nie więcej niż 40 metrów średnicy i osiąga głębokość w granicach 3 metrów. Jest zamarznięte przez co najmniej 8 miesięcy w roku. Kiedy latem topnieje śnieg i lód, odsłaniają się ludzkie szkielety, które widoczne są pod wodą i na skalistych brzegach Doliny Jeziora. Szkielety spoczywające w jeziorze zostały odkryte w 1942 roku przez strażnika rezerwatu Nanda Devi nazwiskiem Hari Kishan Madwala. Były to czasy II wojny światowej, a Indie znajdowały się nadal pod panowaniem brytyjskim. Gdy wiadomość o znalezisku dotarła do lokalnych brytyjskich władz, pierwszym założeniem stało się, że kości w jeziorze mogły być szczątkami japońskich żołnierzy, którzy zginęli podczas przekradania się do Indii przez Himalaje. W tamtym czasie brytyjskie władze obawiały się lądowej inwazji Japonii, stąd założenie, że mógł to być niewielki oddział zwiadowczy, którego członkowie zmarli, nieprzygotowani na surowe warunki klimatu wysokogórskiego, było całkiem naturalne. Jednak stan szczątków nie wskazywał, by mogły znajdować się tam od tak niedawna. Pod wpływem mroźnego klimatu na wysokości 5000 metrów rozkład ciał nie mógł nastąpić tak szybko. Chociaż pod wodą spoczywały szczątki z zachowanymi włosami czy tkankami miękkimi, to na brzegach leżały już setki samych kości. Pierwsze badania szczątków z jeziora zostały wykonane przez Państwowy Indyjski Instytut Badań Antropologicznych w roku 1956. Ekipa badawcza wybierała się do jeziora dwa razy. Pierwsza próba dotarcia do Rupkund została zniweczona przez silne opady śniegu. Dwa miesiące później grupa naukowców trafiła w końcu nad brzeg jeziora. Ocenili na miejscu, że w Rupkund i wokół niego mogą spoczywać szczątki około 300 osób. Znaleźli wśród szczątków także liczne przedmioty – biżuterię, skórzane buty, ubrania. Odkryli, że zmarli z jeziora byli grupą zróżnicowaną pod względem wieku i płci. Były tam zarówno kobiety, jak i mężczyźni, zarówno dorośli, jak i dzieci. Wśród kości nie znaleziono wyposażenia wojskowego ani broni, co wykluczało teorię o tym, że mogła to być grupa wojskowa czy ludzie polegli w jakiejś dawnej bitwie. Okoliczności te bardziej wskazywały na masowy grób ofiar jakiejś zapomnianej epidemii, być może zbiorowego rytualnego mordu czy samobójstwa. Można snuć różne teorie, że mogli to być handlarze czy wędrowcy poszukujący nowego miejsca do osiedlenia się, którzy zabłądzili i zmarli na skutek wychłodzenia w surowym klimacie wysokich gór. Jako że dla tego terenu charakterystyczne są zejścia lawin, śnieżyce i masywne opady gradu, podejrzewano, że któreś z tych zjawisk pogodowych mogło spowodować śmierć dużej grupy wędrowców nad jeziorem Rupkund. Jednak nie było odpowiedzi, kim byli ci wędrowcy w tym odizolowanym miejscu, ponad 30 km od jakichkolwiek ludzkich osad. Wykonane w Indiach w latach 60. badanie szczątków metodą datowania radiowęglowego wskazało jedynie, że szczątki pochodziły z okresu pomiędzy XII a XV wiekiem naszej ery. Z upływem kolejnych dekad jezioro stało się szerzej znane jako swego rodzaju atrakcja turystyczna regionu i pomimo jego trudnej dostępności zaczęli odwiedzać je turyści i pielgrzymi.
Przez brak jakiejkolwiek kontroli nad obszarem, odwiedzający masowo wykradali przedmioty spoczywające wokół jeziora, układali kości w jakieś konstrukcje czy kapliczki, a nawet zabierali kości ze sobą. W związku z tym, że Rupkund jako obiekt archeologiczny był przez takie działania zagrożony, a metody badawcze rozwinęły się znacząco, tajemnica jeziora stała się ponownie przedmiotem szerszego badania w roku 2003. Pod patronatem telewizji National Geographic zawiązał się zespół badaczy z różnych dziedzin pod przewodnictwem profesora antropologii Wolfganga Sachsa z Uniwersytetu w Heidelbergu. Wsparciem dla profesora byli naukowcy z Instytutu z Deccan College w indyjskim Pune. Zespół zbadał na miejscu szczątki z jeziora Rupkund oraz pobrał kości i czaszki do analizy laboratoryjnej. Wśród przedmiotów znalezionych w jeziorze, jak wcześniej, nie odnotowano wyposażenia wojskowego, ale znalezione zostały drewniane parasole i bambusowe wachlarze oraz ponownie biżuteria, zwłaszcza bransolety. Badacze ocenili, że w jeziorze i wokół niego mogą spoczywać jeszcze szczątki około 600 osób. Przez ciągłe ruchy ziemi wokół jeziora, osunięcia się skał i kamieni, część szczątków jest ukryta pod osuwiskami czy przez większość roku pod lodem i śniegiem. Do tego dochodzą wspomniane kradzieże szczątków przez wędrowców odwiedzających jezioro, których skala jest trudna do oceny. Z tych przyczyn szacunki liczby osób pochowanych w jeziorze są bardzo orientacyjne i dość rozbieżne. Najniższe mówią o około 300 zmarłych, a najwyższe nawet o 800. Badacze z Deccan College odnotowali, że wśród szczątków można wyodrębnić szkielety ludzi wyższych i masywniej zbudowanych oraz niższych i drobniejszych, co świadczy o ich przynależności do różnych grup etnicznych. Założyli, że część z nich pochodziła z ludów himalajskich, a część przybyła z terenów równinnych. Zauważyli, że czaszki wielu ludzi z jeziora nosiły ślady głębokich urazów i pęknięć, które musiały zostać zadane przed śmiercią, z góry, przez silne uderzenie twardym przedmiotem o zaokrąglonym kształcie. Wykluczyli, by takie urazy mogły zostać spowodowane przez osuwisko czy lawinę. Ludzie ci nie mogli też zadać takich obrażeń sami sobie. Zjawiskiem, które mogło tłumaczyć takie obrażenia, były według badaczy masywne opady gradu o dużej średnicy kul. Spadając, grad dosłownie roztrzaskiwał głowy ludzi, którzy znaleźli się nad jeziorem Rupkund. Nie byłoby to zjawisko unikatowe, bo w historii znane są przypadki opadów gradu, które pociągnęły za sobą ofiary śmiertelne, a te rekordowe przypadki są bardzo zbliżone geograficznie do stanu Uttarakhand. Można wspomnieć o śmiercionośnym gradobiciu, które uderzyło 30 kwietnia 1888 roku w miejscowość Moradabad w stanie Uttar Pradesh w Indiach, czyli w stanie sąsiednim. Spowodowało minimum 230 ofiar śmiertelnych wśród ludzi, zabiło także około 1600 sztuk bydła i owiec, a kule gradowe opisywane były jako będące wielkości pomarańczy. Z kolei jeden z przypadków rekordowych kul gradowych został odnotowany podczas silnej burzy w Gopalganj w Bangladeszu 14 kwietnia 1986 roku. Grad zabił 92 osoby, a ciężar kul sięgał 1 kg. Próbki kości z nad jeziora zostały przesłane do analizy przez specjalistów w laboratoriach badawczych Uniwersytetu Oksfordzkiego. Wykorzystano metodę datowania radiowęglowego, która co prawda była już zastosowana przez indyjskich badaczy w latach 60., ale od tamtego czasu została znacznie udoskonalona. W toku badań ustalono, że pobrane do analizy kości pochodziły mniej więcej z 850 roku naszej ery, z granicą błędu 30 lat. Nie odnotowano żadnych odchyleń od tego pomiaru, wobec czego badacze ustalili, że grupa kilkuset zmarłych nad Rupkund zginęła w trakcie jednego zdarzenia, w tym samym czasie. To, kim byli zmarli z jeziora, również znalazło swoje wyjaśnienie w efekcie prac grupy profesora Sachsa. Okolicznością, kiedy duża grupa ludzi przechodzi w pobliżu jeziora Rupkund, jest pielgrzymka Nanda Devi Raj Jat. Jest to tradycyjna hinduska pielgrzymka na cześć bogini Nanda Devi, która odbywa się raz na 12 lat i trwa 3 tygodnie, w ciągu których pielgrzymi pokonują około 280 km pieszo. Trasa tej trudnej pielgrzymki obejmuje 19 przystanków i rzeczywiście przebiega częściowo w wysokich górach nieopodal jeziora Rupkund.
Profesor Sachs, badając lokalny folklor, dotarł do pieśni znanej mieszkańcom himalajskich wiosek. Pieśń opowiada legendę właśnie o śmierci pielgrzymów nad jeziorem. Według tej legendy dawny hinduski król z miasta Kanaucz rozgniewał boginię Nanda Devi. Bogini w ramach kary zesłała na jego kraj dotkliwą suszę. Aby przebłagać bóstwo, król wyruszył na pielgrzymkę Nanda Devi Rajjat. Nierozsądny król zabrał ze sobą liczną świtę, w tym konkubiny i tancerki, którym nakazał tańczyć w trakcie postoju nad jeziorem. Pielgrzymka nie miała być zabawą, więc rozzłoszczona zuchwalstwem króla bogini zesłała na niego i jego ludzi grad twardy jak żelazo. W tej burzy gradowej wszyscy pielgrzymi zginęli. Ludowe historie zwykle mają w sobie część prawdy, być może zniekształconą przez lata jej przekazywania, ale wydaje się, że jest to wspomnienie rzeczywistego wydarzenia. Pasowało do odkryć zespołu badawczego pod każdym względem, nawet w zakresie przedmiotów znalezionych przy szczątkach. Drewniane parasole były tradycyjnym wyposażeniem właśnie pielgrzymów. Z badań i historii ludowej wyłonił się więc obraz niefortunnej pielgrzymki Nanda Devi Rajjat, której uczestnicy zostali zaskoczeni przez potężną burzę gradową podczas drogi lub postoju nad wysokogórskim jeziorem. Jako że teren wokół Rupkund jest całkowicie odsłonięty, nie ma tam żadnych drzew czy kryjówek, ludzie ci zostali ostatecznie zabici przez wielkie kule gradowe, a ci, którzy nie zginęli od razu, poturbowani i słabi, zmarli z wyziębienia. Fakt, że wszystkie szczątki znalazły się w jeziorze i wokół niego, można tłumaczyć tym, że jezioro znajduje się w znacznym zagłębieniu terenu. Przez wieki ciała zabitych staczały się w dół zboczy lub spłynęły do jeziora w niewielkich lawinach czy podczas roztopów. Wyglądało na to, że świat nauki potrzebował dekad, by zgłębić zagadkę, która nie była żadną tajemnicą dla mieszkańców lokalnych wiosek. W 2004 roku kanał National Geographic zrealizował dokument prezentujący efekty prac zespołu naukowców i ich potwierdzenie w legendzie znanej lokalnej społeczności. Sprawa jeziora tym samym została uznana za wyjaśnioną. Po upływie następnych 15 lat tajemnica Rupkund została jednak ponownie wskrzeszona. W 2019 roku kolejna grupa, tym razem 28 naukowców z 16 instytutów badawczych z Indii, Stanów Zjednoczonych i Niemiec, opublikowała wyniki swoich 5-letnich badań nad szczątkami z jeziora. Rezultaty ich prac nakreśliły dużo bardziej złożone okoliczności śmierci ludzi nad jeziorem Rupkund i wykluczyłyby wszyscy zmarli w przebiegu jednego wydarzenia. Przedmiotem badań tej grupy naukowców stały się sproszkowane próbki kości przechowywanych przez Indyjski Instytut Antropologiczny w Kalkucie, a także dodatkowe szczątki pobrane z nad jeziora. Aby znaleźć definitywne odpowiedzi na pytanie o pochodzenie ludzi z Rupkund, badacze przeanalizowali próbki za pomocą szeregu analiz bioarcheologicznych, w tym analizy kopalnego DNA, rekonstrukcji składu diety na podstawie stabilnych izotopów, datowania radiowęglowego i analizy osteologicznej. Zespół sekwencjonował genom 38 osób, których szczątki spoczęły nad Rupkund. W grupie tej było 23 mężczyzn i 15 kobiet. Te 38 osób należało do trzech genetycznie odrębnych grup, a ich szczątki zostały złożone w jeziorze podczas różnych wydarzeń na przestrzeni około 1000 lat. 23 osoby określone jako grupa Rupkund A miały pochodzenie południowoazjatyckie. Ludzie ci nie byli ze sobą spokrewnieni i najwyraźniej pochodzili z różnych obszarów i grup etnicznych w Indiach. Ich kości zostały złożone w jeziorze między VII a X wiekiem naszej ery, najprawdopodobniej w kilku wydarzeniach. Zespół badaczy zgodził się, że część z tych osób z grupy Rupkund A mogła zginąć w burzy gradowej podczas pielgrzymki, akceptując niejako hipotezę wysnutą wcześniej przez zespół związany z National Geographic. Jednak wyniki datowania radiowęglowego szczątków tych osób dawały dość rozbieżne rezultaty, wskazujące na pomiędzy 200 a 300 lat różnicy wieku między najstarszymi a najmłodszymi szczątkami osób z grupy A. Co by wskazywało, że między VII a X wiekiem kości zmarłych pojawiały się nad jeziorem w przebiegu kilku różnych incydentów, trzech lub być może czterech. Założenie, że wszyscy zmarli podczas pielgrzymek pod wpływem pogody czy gradu na przestrzeni tylu lat, w dokładnie tym samym miejscu, jest już dość karkołomne i mało wiarygodne.
Jednak nie był to koniec wyników, które wywołały zdumienie badaczy szczątków z Rupkund. Spośród tej grupy 38 dokładnie przebadanych zmarłych, nowe badanie wyodrębniło także grupę Rupkund B, w skład której weszło 14 osób o wschodnim śródziemnomorskim pochodzeniu, zdecydowanie odległym od Indii i w ogóle wschodniej czy południowej Azji. DNA tych ludzi było najbliższe współczesnym mieszkańcom Grecji z największą zgodnością genetyczną konkretnie z mieszkańcami Krety. Te osoby według wyników badań zginęły w XIX wieku w jednym czasie, więc przypuszczalnie w przebiegu jednego zdarzenia. Ostatnia osoba z badanej populacji zmarła w tym samym czasie co ludzie z Rupkund B, ale był to mężczyzna o pochodzeniu wschodnioazjatyckim, najprawdopodobniej chińskim. Człowiek ten mógł być przewodnikiem grupy. Rupkund leży około 35 km od najbliższej ludzkiej osady, więc wydaje się naturalne, że grupa ludzi przybyła na ten teren z daleka, zaangażowała kogoś w charakterze przewodnika na czas wędrówki po górskich bezdrożach. Oczywiście ustalenie, że nad jeziorem spoczęła grupa ludzi niepochodząca z regionu, było w kontekście tak odizolowanego miejsca bardzo zagadkowe. Zaskoczony tym niespodziewanym odkryciem zespół badawczy przeprowadził następnie analizę diety zmarłych na podstawie trwałych izotopów, aby sprawdzić, czy wspiera ona wyniki analizy DNA. I tak się stało. Badanie kolagenu przetrwałego w kościach pozwala stwierdzić, jakie produkty roślinne były podstawą żywienia człowieka w ostatnich mniej więcej 5 do 10 latach jego życia. Tutaj także zespół badawczy uzyskał wyraźne rozróżnienie pomiędzy grupą Rupkund A i B. Grupa B żywiła się dietą opartą o zboża takie jak pszenica, owies, żyto i jęczmień, charakterystyczną dla regionów śródziemnomorskich. Grupa starsza, Rupkund A, miała dietę bogatszą w kaszę. Jako że badana grupa szczątków była tylko fragmentem całej populacji zmarłych nad jeziorem, trudno oszacować, jak duża grupa osób o greckim pochodzeniu spoczęła nad Rupkund. Gdyby odnieść proporcję, jaką uzyskano w trakcie badań na 38 osobach, wśród których 14 osób pochodziło z grupy Rupkund B, to byłaby to ponad 1/3 zmarłych nad jeziorem. Szacując na przykład, że w jeziorze Rupkund spoczywają szczątki 600 osób, grupa europejska stanowiłaby ponad 200 osób. Pojawia się więc pytanie, skąd spora grupa ludzi, niezwiązanych w ogóle z regionem, wzięła się w tak niecodziennym miejscu i dlaczego zginęła właśnie nad jeziorem, wysoko w Himalajach. Wydaje się nieprawdopodobne, aby ludzie z Europy podróżowali aż do Uttarakhand, aby wziąć udział w hinduskiej pielgrzymce. Tym bardziej, że Nanda Devi Rajjat to tradycja mocno lokalna, a sama bogini czczona jest regionalnie i nie ma możliwości, by o tej tradycji dowiedzieli się ludzie żyjący w XVIII wieku tysiące kilometrów dalej. Nanda Devi to również nazwa wielkiego masywu górskiego w Himalajach indyjskich, właśnie w tym rejonie stanu Uttarakhand. Jest to drugi najwyższy szczyt Indii za górą Kanchenjunga na granicy z Nepalem i najwyższy mieszczący się całkowicie w granicach kraju. Kult bogini związany jest z kultem góry i tak jak mówiłam, jest to zjawisko regionalne. Więc ludzie przybyli z zagranicy nie byliby tam raczej na pewno w celach pielgrzymkowych. Jednak jeśli nie znaleźli się w wysokich górach nad Rupkund będąc na pielgrzymce, to pozostaje nadal pytanie, co robili w tak skrajnie nieprzystępnym terenie. Tutaj póki co nie mamy odpowiedzi. Nadal możemy opierać się jedynie na spekulacjach, bo badacze i historycy zainteresowani sprawą Rupkund nie znaleźli żadnych śladów takiej zagranicznej wyprawy w tamte strony. Wydaje się, że gdyby grupa Europejczyków licząca kilkadziesiąt, a być może nawet kilkaset osób wyprawiała się na przykład w celach eksploracji Himalajów i przeszła przez indyjskie wioski, do tego zaangażowała lokalnych przewodników, a na koniec tajemniczo zaginęła w górach, to zostałoby to odnotowane w jakiś sposób w historii, chociażby w ustnych przekazach lokalnych mieszkańców. Natomiast jak dotąd nikt nie wskazał żadnych śladów takiej wyprawy. Jedynym namacalnym śladem obecności przybyszów w indyjskich Himalajach wydają się być ich szczątki. Grupa Rupkund B składała się z osób niespokrewnionych ze sobą blisko, to znaczy nie była to grupa rodzinna. Jednocześnie ich kod genetyczny nie wykazywałby, ktokolwiek z nich miał część genów ludności indyjskiej czy ogólnie azjatyckiej, więc przodkowie grupy nie mieszali się z lokalną ludnością. Nie było również wskazówek,
tak zwanego chowu wsobnego, czyli rodzenia dzieci w związkach osób spokrewnionych przez wspólnych przodków, na przykład przez kuzynów. To dowodzi, że nie była to również grupa ludzi pochodzenia śródziemnomorskiego, która żyła w tym regionie od wielu pokoleń, tworząc na przykład jakieś niewielkie, odizolowane plemię. Byli to wędrowcy, którzy w okolice Uttarakhand mogli dopiero przybyć, może przebywać tam kilka lat. Brak szczątków zwierząt w jeziorze, takich jak muły czy konie, sugeruje też, że ludzie ci nie byli wyposażeni w duże bagaże i prawdopodobnie nie byli w trakcie migracji i przenoszenia całego swojego dobytku. Na miejscu również nie było pozostałości tak znacznych ilości dóbr, które wędrowcy mieliby przy sobie. Ten fakt również dowodzi, że nie byli grupą handlarzy, którzy zgubili drogę. Stąd to, co przywiodło grupę ludzi z nadmorza śródziemnego w te odległe, mroźne himalajskie góry, jest obecnie wielką zagadką. Jednak nawet jeśli znalazłaby się odpowiedź na pytanie, kim byli i dlaczego wędrowali w tym trudnym terenie, to nadal nie da się odpowiedzieć, co spowodowało ich śmierć i to dokładnie w miejscu, gdzie 1000 lat wcześniej spoczęły szczątki wielu innych wędrowców. Obszar himalajski jest oczywiście niesamowicie trudny. Na tak dużej wysokości powietrze jest rozrzedzone, a ciśnienie atmosferyczne i ilość tlenu w powietrzu są niższe. Występuje mróz, śnieżyce, wspomniane gradobicia. Samo to sprawia, że jest spore ryzyko, by zginąć w różnych miejscach w wysokich górach. Jednak dlaczego wszyscy ci ludzie zginęli właśnie nad Rupkund, to wielka zagadka. Wygląda, jakby jezioro przyciągało do siebie wędrowców, jakby było jakimś przystankiem, gdzie ludzie zatrzymywali się i podczas postoju nagle ginęli. Co więc czai się w Rupkund, że pochłonęło aż tyle żyć ludzkich przez tak wiele lat i w tak różnych okolicznościach? Przy tak licznych niewiadomych teorie mogą być bardzo różne. Być może na jakimś etapie składano tam szczątki umarłych w ofierze albo w ramach pochówku w miejscu, uważanym być może za mistyczne. Może lokalne grupy rabusiów wyprowadzały przejeżdżających przez okolice handlarzy w góry pod jakimś pretekstem, gdzie ich zabijali, okradali, a szczątki wyrzucali do jeziora. Może część z osób pochowanych w jeziorze chciała skończyć tam życie w ramach jakiegoś rytuału. Część może rzeczywiście zatrzymała się na postój i zginęła przez drastyczne warunki pogodowe. Wskazówek co do żadnej z tych teorii na tę chwilę nie mamy, a jezioro skrywa swoje tajemnice bardzo głęboko. Dajcie znać, co myślicie o tajemnicy jeziora Rupkund. Dzięki za posłuchanie i do usłyszenia następnym razem. Pa, pa!